proszę Państwa, jesteśmy prawie w raju Królestwa Bożego. Bóg Jahwe powiedział: bądźcie płodni, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Niech Państwo sobie wyobrażą, jak to było 6 tysięcy lat temu. Jakie powietrze było czyste, bo tutaj co my mamy, to jest wszystko już takie szare, jest takie lewe, prawda? No tutaj, gdzie jest ta ambasada, proszę Państwa, rosyjska za hotelem tym, a w Rosji co oni zrobili, proszę Państwa, w tym Czarnobylu? Co się stało, prawda? No, u nas będzie, proszę Państwa, film na temat Smolnego. Wszystko coś koło czarnego, wszystko coś koło wibracji szatana. Okazuje się, że w tych religiach wielkich, oficjalnie działających, ogólnie uznanych, najwięcej zła się dzieje. I teraz jak w Rosji oni skasowali Świadków Jehowy i bardzo przykrość wielką im zrobili, proszę Państwa, no to prawdopodobnie przez prawosławne baciuszki. My będziemy pokazywali w filmie Bloody Shadows nie tylko baciuszki, ale wszystko i kościół grekokatolicki, i kościół katolicki, wszystko, gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Krwawe cienie, Bloody Shadows. No i w takim cichym miejscu, bo kinoteka jest raczej spokojna, proszę Państwa, bo Pałac Kultury Stalina i Lenina jest wielki, ogromny, monumentalny, proszę Państwa. I już wybierz się na 21 kwietnia, 22 kwietnia 2018 roku. To są chwilówki, to są reklamówki naszego radia Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, tak jak i chwilówki i sekundówki, to są te kubeczki plastikowe, proszę Państwa. Patrz, jak dziadyga tu jeździ i po prostu na dodatek jeszcze i kaszle. No, także on coś czuje, że kręci się film. No, Małga mówiła, nie jest łatwo to robić, bo źli ludzie są. Także wielkie religie przeglądamy, uznane ogólnie, oficjalnie działające, co oni tam w tych religiach robili, bo jeżeli Apokalipsa mówi o upadku Babilonu Wielkiego, czyli imperium religii fałszywej, no to trzeba wiedzieć wcześniej dlaczego, bo to wiesz, żeby to nie było nagle to było, wiesz, po diable, jak potop spadł, deszcz, ale oni wiedzieli, świat zły, jak będzie ginął w Armagedonie, to też będzie wiedział za co, jak, z jakiego powodu. No, ale jeszcze wcześniej, przed Armagedonem, przecież mają upaść religie. Już te religie tak o sobie dały znać, tak się wpisały, proszę Państwa, w klimat nieszczęść, katastrof, dni ostatnich tego złego systemu rzeczy, że ludzie się nie będą dziwić, albo się zdziwią. Dlaczego upadła taka religia wielka, dlaczego upadła ich religia, prawda? Ano, to jeszcze nie jest stuprocentowy wyrok Boży, chociaż z wyroku Bożego królowie tej ziemi, z którymi religie uprawiały flirty, z wyroku Bożego te religie będą musiały, no, zginąć, tylko że najpierw zniszczą je królowie. Tak jak Babilon Wielki, imperium religii fałszywych, Babilon starożytny, tam gdzie było 5, 10, 7 świątyń poświęconych pogańskim bóstwom, różnym bóstwom, główny bóg Babilonu Marduk. Babilon Wielki był zniszczony przez kogo? A no właśnie, ten, kto zniszczył Babilon Wielki, wpadł na tę ucztę Baltazara, dano potem mu księgę Izajasza, co było 200 lat wcześniej napisano. Upadł Babilon Wielki, matka, obrzydliwość. Chodziło o bałwochwalstwo, chodziło o zwierzęta, którym cześć oddawano. I prostytucję świątynną też. W każdej religii takiej wielkiej, uznanej, była prostytucja świątynna. Pokażemy w filmie Bloody Shadows, co tam robią lesbijki w tym Instytucie Smolnym. Co księża homoseksualiści robią tu czy tam, proszę Państwa. I Musorgski, który też był homoseksualistą, proszę Państwa. A Musorgski, tak. Przecież Ameryka bierze muzykę dla filmów amerykańskich, bierze dla siebie Musorgskiego, wielki, wielki, majestic,
Majestic, Majestic. Bierze jego muzykę, bo jest warta. No właśnie, był homoseksualistą musorgski i miał problemy w swoim czasie. Nie tylko tacy ludzie jemu pomogli, gdy nadaje nasze radio Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Przesyłamy Państwu buziaczki i proszę jeść kaczki. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy radio Conchita nadaje.